Dobrze, to krótką modlitwą przywitamy się z Panem Jezusem. No, wy tu już właściwie witaliście się Eucharystią, ale poprosimy Go o taki specjalny dar dla wszystkich tutaj obecnych na czas tego naszego spotkania. To jest dar Ducha Świętego, aby przyszedł do naszych serc, umysłów i pomógł nam jak najlepiej przyjąć te słowa, które będziemy tutaj mówić. Modlimy się teraz razem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. No głośno. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. No dobrze. Chyba śniadanie nie jedliście, bo tak cicho były te modlitwy. A wiecie, to ma znaczenie, czy się modli człowiek cicho, czy głośno. Naprawdę. Kiedyś mnie jeden ksiądz poprosił o pomoc w egzorcyzmach. Wiecie, na czym polegają egzorcyzmy. To się modliliśmy na taką młodą dziewczyną. Ona miała, nie wiem, tam chyba 18 lat. Ona była w klasie maturalnej w każdym razie. I to była moja uczennica tak w ogóle. No i jak się modliliśmy cicho, to tam diabeł się śmiał. Ale jak zaczęliśmy modlić się głośno, no to już tam się zaczynało dziać. On mówi, tylko nie modlcie się tak głośno, bo to mnie drażni. No właśnie, diabła drażni modlitwa, głośna modlitwa. On to chce, żebyśmy byli właśnie tak, wiecie, przed Bogiem, zamknięte usta, nic nie mówić, cichuteńko. On sobie może robić, co chce. A jak chcesz naprawdę rozprawić się z szatanem, to trzeba modlić się i to modlić się z serca, głośno. Jak ktoś się tego nauczy, to się przekona, jaka potężna jest modlitwa, kiedy jest tak serca wypowiadana, że to naprawdę działa. Szatan nie może zbliżyć się do osoby, która modli. A wiecie, co go najbardziej drażni? Jaka forma modlitwy? Śpiew, śpiewem. Bardzo nie lubi, jak ktoś się modli śpiewem. Dlatego dobrze jest jakieś takie pieśni religijne znać. Jest dużo bardzo takich fajnych, pielgrzymkowych, oazowych. Szczególnie nie lubi maryjnych pieśni. Bardzo nie lubi pieśni do Matki Bożej. No, warto o tym pamiętać. No, ale to tak właśnie a propos wstępu, żeby was zachęcić do tego, żeby się modlić też głośno w czasie mszy świętej. No, ale dzisiaj to bym chciał mówić. I tak się właściwie zastanawiałem, na jakie tematy, bo tematów to mam dużo, ale się zawsze trzeba zdecydować na jeden. A tak jak już powiedziałem, wiem, że byliście już na mszy, że prawie półtorej godziny jesteście w tym kościele. To taki z tematów, który mi w sumie podpowiedział pewien wasz rówieśnik. Mianowicie, że dzisiaj młodzi ludzie to bardzo chcą być kimś. I że często się w tym pragnieniu bycia kimś gubią. No bo właśnie, popatrzmy, że to jest takie naturalne pragnienie każdego młodego człowieka. Chcę być kimś, to znaczy mam jakieś wielkie plany, marzenia, chcę mieć jakiś atrakcyjny zawód, zrobić coś pożytecznego dla świata. I dobrze, że tak jest, jeżeli mamy takie marzenia. Dobrze jest, jeżeli młody człowiek mając lat kilkanaście, no ma już jakiś taki swój cel w życiu i do niego zmierza. No ale też w te pragnienia może się niestety wkraść zło, zły duch. I w pewnym momencie to trzeba zastanowić się, czy te moje pragnienia są dobre, czy mogą być też złe. A skoro taki temat podejmujemy, być kimś, to znaczy, że owszem, wielu ludzi chce być kimś, ale niestety wybiera najgorszą możliwą drogę. I na tym będziemy się dzisiaj chcieli zastanowić. A więc odróżnić trzeba na samym początku to, czy to, kim chcę być, jest dobre, czy to jest złe. Bo pragnienia mogą być dobre albo mogą być złe. I te dobre pragnienia to są takie, które zbliżają nas do Pana Boga. I to są takie pragnienia, które trzymają nas blisko Bożych przykazań. Jeżeli ktoś wie, że przez jakieś swoje pragnienie nie oddali się od Pana Boga, nie musi się później z tego spowiadać, no to znaczy, że to jest coś dobrego. Dobre pragnienia to są też takie, które sprawiają, że my coraz mocniej kochamy Pana Boga. Że zbliżamy się do Pana Boga, nie oddalamy się od Niego i nie tylko, że od Pana Boga, ale także i od ludzi, że zbliżamy się do ludzi, chcemy im służyć. No tak właśnie żyli święci. No a te złe pragnienia to jest jakby przeciwieństwo tego, o czym przed chwilą mówiłem, a więc one nas od Pana Boga oddalają. Człowiek zaczyna siebie samego stawiać na miejscu Pana Boga, zaczyna traktować siebie jak takiego bożka.
Ja jestem najważniejszy. To ja ustalam sobie przykazania. Ja mówię, co mi wolno, czego nie wolno i tak dalej. W ogóle się przestaje liczyć z Panem Bogiem, czyli nie modli się, nie spowiada, nie przystępuje do sakramentów. A jak człowiek nie liczy się z Bogiem, to później też nie liczy się z ludźmi. Odrzuca swoich bliskich, rodziców, rodzeństwo, często przyjaciół, albo wybiera sobie takich, no niestety, najgorszych. Przestaje w ogóle kochać ludzi. Co gorsza, przestaje kochać samego siebie. Jak człowiek przestaje kochać samego siebie, to już jest bardzo źle. Znaczy inaczej, można kochać samego siebie na sposób dobry i zły. No, znaczy na taki dobry, że lubię siebie, akceptuję siebie, jakim jestem, ale też można siebie znienawidzić swojego życia. Jakim dzisiaj niestety, i wy o tym dobrze wiecie, problemem jest to, że no niestety często młodzi ludzie targają się na swoje życie, że podejmują jakieś tam próby samobójcze, że jakieś cięcia się, no to jest zło, wielkie zło. I to się dzieje właśnie wtedy, kiedy człowiek nie akceptuje siebie, swojego życia, kiedy sobą gardzi. I to jest właśnie niestety przykład tego, co się dzieje z człowiekiem, kiedy oddali się od Pana Boga. Przestaje kochać Boga, przestaje kochać ludzi i w końcu przestaje kochać samego siebie. Już mu na niczym nie zależy. A już najbardziej to nie zależy mu na dobru innych ludzi. Jeżeli właśnie w taki stan człowieka wkradnie się to pragnienie bycia kimś, no to jeżeli człowiek jest blisko Boga, no to będzie z tego coś dobrego. I może kiedyś być w przyszłości jakimś wielkim człowiekiem, zdobyć wartościowy zawód. No ale jeżeli się pogubi w życiu, odejdzie od Boga i znienawidzi Boga i innych i siebie, ale nadal będzie chciał być kimś, to raczej no będzie kimś, owszem, będą o nim mówiono, ale to będzie jakiś rodzaj zła. No i tak niestety dzisiaj jest. Jest wielu ludzi, którzy odeszli od Boga, a chcą być kimś. I chwalą się, pokazują się, bo chcą być sławni. Jest ich dużo wszędzie, ale chwalą się swoim złem, swoim zepsuciem, swoim zniszczeniem. No i często, kiedy patrzymy na takich ludzi, może ich podziwiamy, może nas to trochę śmieszy, podziwiamy, bo mają pieniądze, bo są sławni, ale tak naprawdę to nad takimi ludźmi trzeba się ulitować, bo czym oni się chwalą? Co manifestują? No swoje zło, swoje zepsucie. No i tutaj trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście chcesz być kimś, ale właśnie takim na wzór świętego, żeby dojść do doskonałości w kochaniu Boga i w kochaniu ludzi, czy raczej no, chcesz być takim sławnym człowiekiem, ale jak to się mówi, po trupach, żeby zwrócić na siebie uwagę za wszelką cenę, czasem swoją głupotą, zepsuciem, zniszczeniem, wulgarnością i tak dalej. No i niestety dzisiaj to pragnienie bycia kimś sławnym, to idzie w tym złym kierunku i to jest też pragnieniem wielu młodych ludzi. Co jest ważne? No, żeby o mnie mówiono i żeby mieć dużo pieniędzy. I w sumie tylko tyle, nic innego się nie liczy. I można powiedzieć, że dzisiaj jest o to o wiele łatwiej niż kiedyś, bo jest internet, jest YouTube, jest TikTok i wystarczy mieć smartfona z kamerką i internet i może być głośno o tobie na całym świecie. Zrobisz jakąś głupotę, no i tak będzie. Wczoraj właśnie ktoś mi podesłał filmik takiego chłopaka, który chciał zabłysnąć, w cudzysłowie, że ustawił się blisko pociągu i tak chciał, żeby pociąg pędzący go minął, że on jest tak blisko tego pociągu i że tak nawet nie drgnie. No tylko, że sobie coś tam źle wymierzył, bo ten pociąg to jednak zahaczył o tego młodego człowieka, o jego tam ramię i jak nim trzepnął o ziemię, obrócił kilka razy, no to ja tam nie wiem, czy co było zbierać z tego chłopaka. No młody chłopak, nastolatek w waszym wieku. Chciał zabłysnąć, jeszcze transmitował to jego kolega przez komórkę. Chciał być przez chwilę sławnym. No, stał się sławnym przez chwilę. Tym, że potrącił go pociąg i będzie kaleką do końca życia, bo z tego, co wiem, to przeżył. I to właśnie trochę na tym polega. Dzisiaj ludzie pchają się dla sławy w różne bardzo niebezpieczne sytuacje, nagrywają to, wrzucają w internet. Nieraz niestety trzeba za to płacić wielki rachunek albo ze swojego życia, albo kalectwa. W przypadku dziewcząt bardzo często niestety jest to pójście w ciało, w nagość, zmysłowość, erotykę i potem no, też są z tego powodu wielkie problemy dla nich, bo teraz na tym etapie ona tego bardzo pragnie, żeby być sławna, żeby inni ją podziwiali, ale za parę lat będzie się tego wstydzić. I też kiedyś miałem w szkole taką uczennicę, która sobie zrobiła takie zdjęcia erotyczne, wsadziła je w internet i się chwaliła. Oczywiście
tego chwalenia się wiele nie wyszło, bo ją koledzy w klasie wyśmiali. W szkole powiedzieli, że ona się zachowuje jak dziwka, skoro takie zdjęcia robi. I na ulicy mężczyźni no, traktowali ją jak prostytutkę, składając jej jakieś oferty, no bo tam też widzieli te zdjęcia. No to myśleli, że skoro dziewczyna się rozbiera przed aparatem, no to pójdzie do łóżka, prawda, jak się tylko ją poprosi. I to się tym skończyło, że cała jej rodzina musiała się później wyprowadzić z tego miasta, no bo jej wstyd było. Ta dziewczyna jeszcze przez jakiś czas myślała, że no to będzie droga do sławy dla niej. Żadna sława. A pamiętajcie, w internecie nic nie ginie. I potem ludzie się tego bardzo wstydzą, bo dla tej chwili sławy są w stanie poświęcić wszystko. Swoje dobre imię, swój wizerunek, siebie samego, swoją rodzinę, robią głupie rzeczy. A pamiętajcie, w internecie nic nie ginie. Co wrzucisz w internet, tam zostaje zawsze. Ja się czasami dziwię, wielu ludziom, nie tylko młodym, w ogóle, że wsadzają na przykład na Facebooku różne swoje zdjęcia, dziwne zdjęcia, oni mówią śmieszne zdjęcia, a on, bo się ktoś pośmieje, polajkuje i fajnie. No tylko, że to potem ktoś znajdzie, wydobędzie, przerobi i problem gotowy. I na przykład taka jedna moja znajoma pracuje w takiej firmie, to jest bardzo prestiżowa firma, tam się zarabia duże pieniądze i ona odpowiada za pozyskiwanie ludzi do konkretnych stanowisk. A więc jak to się mówi w dziale kadr. I ona mówi, że jak ktoś składa aplikację do tej firmy, że chce u nich pracować, to jej zadaniem jest znaleźć wszystkie ślady w internecie odnośnie tej osoby. A więc co jest w internecie, co ta osoba zostawiła po sobie, co o niej pisali, sprawdzić profil na Facebooku, sprawdzić zdjęcia, żeby zobaczyć, kto to tak naprawdę jest. I ona jak to robi, to łapie się za głowę i mówi, że na 10 osób 9 jest do odrzucenia z powodu tego, co oni publikowali w internecie. No to tutaj zgłaszają się do poważnej firmy, która musi dbać o pracowników, o ich wizerunek, oni mają reprezentować tę firmę, a ten człowiek robi sobie jakieś głupie, śmieszne zdjęcia, wsadza do Facebooka, no i potem chce być, pracować w tej firmie. I oni później tłumaczą, słuchaj, no znasz języki, jesteś wykształcony, ale no popatrz, co to jest w internecie twojego, no to ty nie możesz reprezentować naszej firmy, no coś ty z siebie zrobił, popatrz. Jakiś głupi wybryk z młodości, sprzed roku czy sprzed miesiąca, jakieś głupie zdjęcie z wakacji i ty nie możesz znaleźć normalnej pracy. A znowu w tamtym tygodniu rozmawiałem z taką jedną dziewczyną, która sobie zrobiła dużo tatuaży. Dzisiaj tatuaże są bardzo modne, ale generalnie to jest coś złego i to z wielu powodów. A w jej przypadku to było jeszcze o tyle gorsze, że ona sobie zrobiła najgorsze możliwe jakieś tatuaże. Jakieś trupie czaszki, jakiegoś demona i tak dalej. Ona ma teraz małe dziecko i to dziecko się boi przytulać do mamy, chyba że jest ubrana. Ale jak nie jest ubrana, widać te jej ręce, tutaj wychodzi, tutaj na twarz, prawie jakiś tam tatuaż węża, no to dziecko się odpycha od tej mamy, bo ono się boi tych tatuaży, tego wszystkiego. I ona mówi, no, że zaczęłam robić te tatuaże, jak miałam 18 lat, ale wtedy to ja w głowie, to ja miałam i tu padło takie brzydkie słowo. No teraz tego bardzo żałuję, ja bym tego nigdy po raz drugi nie zrobiłem, no ale wtedy byłam głupia i robiłam dużo głupich rzeczy. I ona mówi, że najbardziej denerwuje mnie to, kiedy ludzie spotykają mnie teraz i widzą moje tatuaże i myślą, o, ta dziewczyna jest taka, no właśnie, właśnie, lepiej nie mieć z nią nic do czynienia, bo oceniają ją przez pryzmat tego, co sobie zrobiła. Także można podjąć wiele głupich decyzji odnośnie siebie, swojego wyglądu, fryzury, że sobie tam, nie wiem, zrobisz jakieś tatuaże, których nigdy nie będziesz mógł zmyć. Tu sobie jednego, drugiego ćwieka gdzieś przybijesz ciało, nie wiem, różne można rzeczy sobie zrobić. Ale potem to idzie za tobą, to już są pewne konkretne ślady i w tym przypadku to są ślady nieodwracalne. Człowiek tego później bardzo, bardzo żałuje. Więc trzeba dzisiaj bardzo, bardzo uważać na to, bo człowiek chce być zauważony, chce być kimś wśród swoich znajomych w świecie, zdobyć uznanie. Bo wiecie, dlaczego tak jest? Bo młodzi ludzie dzisiaj są bardzo niedowartościowani. A są niedowartościowani dlatego, bo wielu młodych ludzi nie ma normalnych rodzin. Nie ma normalnych ojców, nie ma normalnych matek. To oni przede wszystkim mają dowartościować młodego człowieka. Jeżeli ty, który tutaj siedzisz, masz normalnego ojca, mamę, który ciebie zauważa, potrafi powiedzieć, że ciebie kocha i tak dalej, że są w tym małżeństwie. To jest skarb dzisiaj, ale to jest wyjątek. Może tutaj to nie jest tak bardzo powszechne, ale na przykład w miastach, tam gdzie ja pracuję, też w Poznaniu, no to niestety większość młodych ludzi, no to ma rodziców po rozwodach.
I tam nie ma czegoś takiego, żeby być zauważonym, żeby być docenionym, bo tam rodzice się kłócą między sobą w swoich problemach i nie widzą tego młodego człowieka. Tam nie ma tej miłości. Więc ten niezauważony przez bliskich młody człowiek no, ucieka potem w jakieś różne głupoty, bo to jest jego takie rozpaczliwe wołanie: zauważcie mnie, pokochajcie mnie. Tylko że to jest najgorszy możliwy sposób zwrócenia na siebie uwagi, bo on jednak jest często nieodwracalny. No co z tego, że ty się zbuntowałaś na rodziców, którzy byli właśnie tacy, a nie inni, że zrobiłaś sobie jakieś głupie tatuaże, jeżeli one ci będą towarzyszyć do końca życia. Że zrobisz sobie jakieś głupie filmiki, zdjęcia, wpuścisz w internet, coś sobie tam przebijesz albo coś się potniesz, to sobie samej szkodzisz do końca życia i tak nie nawrócisz tych ludzi. Więc z tego powodu ci młodzi ludzie niestety uciekają w te różne rzeczy. A więc bardzo łatwo można siebie pogubić. No pół biedy, jeżeli jeszcze ktoś zwraca uwagę na siebie po to, żeby go ktoś pokochał, zauważył. Ale najgorzej to jest wtedy, kiedy to robi po prostu dla pieniędzy, dla sławy. To jest no, najgorsza rzecz, kiedy człowiek tak histerycznie za wszelką cenę chce zwrócić na siebie uwagę, szuka jakiegoś poklasku. Bo to się staje jego taką religią, takim bożkiem. Wszystko jest podporządkowane temu, co muszę jeszcze zrobić, żeby zwrócić na siebie uwagę. I tutaj wiele przykładów nie muszę wam podawać, bo pewnie je znacie, choćby z niektórych kanałów na YouTubie czy na TikToku. Do czego zdolni są młodzi ludzie, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby było o nich głośno, żeby to był nawet skandal, ale żeby po prostu o nich mówiono. Jak później taki człowiek siebie niszczy i też niszczy w sumie innych ludzi, bo to się staje jego religią. On po prostu uczynił z tej sprawy swojego bożka. I zawsze się znajdą tacy, którzy to dostrzegą, będą mówili, ale ty fajny jesteś, ale ty śmieszny jesteś i jeszcze nakręcają takiego człowieka. Ale potem przyjdzie ktoś inny, który zrobi coś więcej, mocniej i potem taka osoba odpada, już się o niej zapomina i ona jest bardzo nieszczęśliwa i bardzo często kończy się to, że wejdzie w jakieś używki, narkotyki albo w ogóle samobójstwo i nie ma człowieka, bo już nie ma wokół niego uwagi. Najgorsze dla takiego człowieka jest to, jak go już nikt nie zauważa, nikt o nim nie mówi. Więc to, co chciałbym wam powiedzieć, to słuchajcie, przede wszystkim, jeżeli chcecie kimś być, to zawsze niech to idzie w tym dobrym kierunku. Zawsze, żeby to było coś, co będzie was zbliżało do Boga, coś, co będzie powodowało, że będziecie blisko Niego, Jego przykazań, że będziecie Go kochać, kochać ludzi, że nigdy nikt z waszego powodu nie będzie musiał płakać ani no, wstydzić się za was. To niech to będzie taki rodzaj bycia kimś. Jakieś dobre marzenia, dobre plany. O to warto się już modlić dzisiaj, naprawdę. To, od czego dzisiaj zacząłem. Naprawdę nasza modlitwa może dużo. Jeżeli będziesz prosił Pana Boga o to, żeby twoje życie było pożyteczne, dobre, to ono takie będzie, bo o to prosiłeś. Bo o to prosiłeś. Ale jeżeli o to nie będziesz prosił, no to wtedy bardzo szybko w to wszystko wejdzie zły duch. Druga bardzo ważna rzecz, żeby zdobyć jakiś rodzaj akceptacji, bo to jest naturalne w życiu młodego człowieka. No chcemy być akceptowani wśród rówieśników, w klasie, w grupie. To pamiętajcie, nigdy nie nakładajmy masek, bo to też jest problem. Nakładam maskę, udaję innego niż jestem. A bardzo często jest to na przykład maska agresji. Szczególnie u chłopaków, że chłopakowi wydaje się, że jak jest agresywny, to wtedy jest, no inni się go boją, ma poważanie, szacunek. Ale to nie jest żaden szacunek. To agresywny, to wiecie jak to jest między zwierzętami. Które zwierzę najbardziej się boi? Pies. Który pies najbardziej się boi? Jak poznać, że pies się boi? Co robi wtedy pies? Jak myślicie? No, szczeka, warczy, atakuje. Pies, który się boi, szczeka, warczy, atakuje. Jak człowiek. Ci najbardziej agresywni ludzie to najbardziej zakompleksieni i najbardziej lękliwi ludzie. Taki spokojny, zrównoważony człowiek, to on ma tę moc w środku. On się nie boi, nie da się łatwo sprowokować. I wy też nie dawajcie się łatwo sprowokować i nie nakładajcie na siebie takich masek, że oto kim ja jestem i tak dalej, że muszę udawać agresywnego, muszę udawać jakąś wulgarną, nie wiadomo co. No nie, po prostu bądź sobą i to w tym, co jest najlepsze. Nie nakładaj żadnych masek. Nie musisz się dowartościowywać tym, że ktoś będzie o tobie mówił, źle czy dobrze, nieważne, ale żeby o tobie mówił. To nie tędy droga. Warto walczyć, ale o najlepszą wersję samego siebie, bo ona gdzieś tam jest, głęboko schowana. Wy ją teraz
wykrzesujecie z siebie. Kiedyś spotkałem takiego mężczyznę, on ma teraz 30 kilka lat i w ogóle ma żonę, 5 dzieci. I on mówił, że właśnie jak był nastolatkiem, to miał taki właśnie moment, że chciał się dowartościować w oczach dziewczyn. Że on uważał, że jak będzie, że miarą tego, kim on jest, jakim jest młodym chłopakiem, to będzie to, jakie ma powodzenie u dziewczyn. No i rzeczywiście zaczął się bawić w takie randkowanie, w umawianie z dziewczynami. No ale szybko się przekonał, że on po prostu jest jeszcze do tego niedojrzały, że później te dziewczyny są bardzo poranione, że on sobie po prostu z nimi nie radzi i że to jeszcze nie ten moment. Dobrze, bo miał ojca, który mu powiedział o tym, że no słuchaj, no możesz to robić, proszę cię bardzo, ale widzisz, jakie są owoce, o to, co dzisiaj mówimy na kazaniu, jakie są owoce tego twojego postępowania. I on powiedział, że dobra, na razie ja się w to nie pakuję, bo ja nie jestem jeszcze do tego przygotowany. To trochę tak jakby ktoś, kto nie zna się na samochodach, nie ma prawa jazdy, nie zna się na przepisach, od razu wsiadł w samochód, widzi jakieś guziczki, przyciski, pedały i chce sobie jechać na autostradę. No to wiadomo, że to doprowadzi do katastrofy. I on powiedział, że ja na tamtym etapie życia byłem jak ktoś, kto nie umie jeździć samochodem, a daje mu się super szybki samochód i idź sobie pojedź po ulicy. Że to, co ja jedynie mogłem robić, to spowodować mnóstwo wypadków i poranić innych ludzi. Więc on powiedział, że idzie w sport i w naukę. No i rzeczywiście zaczął uprawiać jakiś tam rodzaj sportu, już nie pamiętam konkretnie, co to było. Chyba jakieś biegi z tego, co tam wiem. No i nauka, że on bardzo lubił język polski, więc wziął sobie za punkt honoru, żeby czytać te wszystkie lektury, książki. Później się zgłosił na jakiś tam konkurs czy olimpiadę, zdobył wysokie miejsce. No i tak przeszedł przez tą szkołę średnią, później dostał się na studia. Tam okazało się, że ten jego sport i ten język polski bardzo mu się przydały. I tam w pewnym momencie tych studiów też poznał jakąś dziewczynę. Już był na trochę innym poziomie niż wcześniej. No i mógł ją, po pierwsze, mógł się zakochać w niej, odwzajemnić jej miłość i to w dobrym kierunku poprowadził. Także pod koniec studiów się ożenili. No i tak jak powiedziałem, dzisiaj mają 5 dzieci. I on powiedział na koniec tak, że gdybym ja właśnie w tej szkole średniej nie wyhamował tego, że ja wiedziałem, że idę w jakimś kierunku, do którego nie jestem przygotowany, to ja bym zniszczył siebie i jeszcze kilka osób, najpewniej kilka dziewczyn. On mówi, było błędem to, że mi się wydawało, że miarą mojej wartości jest zainteresowanie dziewczyn. Ale teraz to odwróćmy. Ile jest takich dziewczyn, że uważa, że tylko chłopak, zainteresowanie chłopaków świadczy mojej wartości. To jest bardzo czuły punkt wielu, wielu dziewcząt, że one uważają, że tyle znaczy, ile znaczy zainteresowanie chłopaków, moją osobą. A czy to jest prawda, że moją miarą jest to, ile dziewczyn czy chłopaków się mną interesuje? Czy to jest prawda, czy nie? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Każdy ma z nas swoją wartość. I żeby odkryć tę wartość, to musisz być blisko Pana Boga. Jak się od Pana Boga oddalisz, to wtedy od razu ci przyjdą myśli. Jesteś najgorszy, jesteś do niczego i jest wtedy dno. I diabłu na tym zależy. I diabeł dlatego tak wielu młodych ludzi odsuwa od Pana Boga. Bo owocem twojego zbliżenia się do Pana Boga będzie odkrycie swojej własnej wartości. I wtedy nieważne, kto będzie wokół ciebie, czy ludzie normalni, czy nienormalni, czy twoi rodzice się rozwiodą, czy nie rozwiodą, czy będą ciebie kochać, zauważyć, czy nie, ty będziesz mógł sobie iść normalnie przez swoje życie, uczyć się, pracować, zdobyć zawód, poznać fajną dziewczynę, fajnego chłopaka, być kiedyś w małżeństwie. Dlaczego? Bo byłeś blisko Pana Boga i On określił twoją wartość, kim jesteś. A pamiętajcie, zawsze jak o sobie źle myślisz, to stoi za tym zły duch. I trzeba od razu się zacząć modlić. Panie Boże, zabierz to ode mnie. Ojcze nasz, który jest z niebie, zdrowaś Mario i tak dalej. Do skutku, dopóki te myśli trwają. To ma być walka. I tak samo konfesjonał, spowiedź święta. To jest pierwsze miejsce, w którym rozprawiacie się ze złym duchem. Ilu z was, to nie musicie mówić, ale niech się zastanowi każdy z was, ilu z was się spowiadało ze złych myśli na swój własny temat. Zły duch najpierw podsuwa złe myśli na swój temat, ale też złe myśli na temat drugiego człowieka. To zawsze idzie ze sobą w parze. Jak się spowiada, że źle myślałem o bliskich, to z reguły też jest tak, że źle myślę o sobie samym. To jest pułapka. Bądź blisko Pana Boga. Odkryjesz wartość swoją i wartość drugiego człowieka. I nie będziesz musiał wchodzić w byle co. To Pan Bóg określa twoją wartość. On ci da miłość. On ci da to, czego ludzie ci nie dadzą. Jak o tym będziesz pamiętał, nigdy nie pobłądzisz.
A zły duch, tak jak powiedziałem, będzie ciebie od Pana Boga odsuwał, później odsunie ciebie od rodziny, później odsunie ciebie od przyjaciół i w końcu już jesteś załatwiony. Są grzechy, nałogi i człowiek jest na dnie. Także podsumowując, żeby zawalczyć o najlepszą wersję samego siebie, trzeba być zawsze blisko Pana Boga. Trzeba być zawsze blisko Pana Boga, nigdy z Niego nie rezygnować, być jak najbliżej Niego, żyć na Bożych zasadach i żyć blisko Pana Boga. I to zawsze procentuje. I niech to zawsze będzie gdzieś tam w waszych głowach jako taka wskazówka na całe życie, które się bardzo, bardzo sprawdza. Dobrze. Słuchajcie, bo już jest za 15:12, także no prawie pół godziny minęło naszego spotkania, to pomódlmy się, teraz ukręknijcie. Pomódlmy się właśnie o to, żebyśmy w naszym życiu po pierwsze tę naszą wartość budowali zawsze na relacji z Bogiem, nie zawsze na relacji z byle kim, z drugim człowiekiem. No i żebyśmy też zawalczyli o taką najlepszą wersję samego siebie, żebyśmy byli kimś, ale właśnie kimś, pod kim podpisze się Pan Jezus, Pan Bóg, Matka Boża i święci w niebie, kiedy się kiedyś z nami spotkają i powiedzą, dobrze przeżyłeś swoje życie, dobrą drogą szedłeś. Oby właśnie tak było, prosimy o to Matkę Bożą. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Powstańcie, teraz przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. No to wszystkiego dobrego. Bardzo się cieszę, że przyszliście. No, teraz macie co? Dom, bo jest weekend. No to fajnie. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.